Otwórz Biblię na pierwszym rozdziale Księgi Hioba. W Biblii słowo nieskazitelność najczęściej oznacza niewzruszone przywiązanie do prawych zasad. Pierwszą osobą, która porzuciła drogę nieskazitelności, był szatan. Twierdzi on, że będziesz służyć Bogu tylko wtedy, gdy będzie ci to na rękę. Natomiast w razie prób odstąpisz od swej nieskazitelności. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, ulegli wpływowi szatana i przestali być nieskazitelni. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w obliczu prześladowań lub trudności osobistych pozostanę niezłomnie lojalny wobec Boga? Posłuchaj, na jaką ciężką próbę została wystawiona nieskazitelność prawego Hioba. Żeby łatwiej było wczuć się w opisywane wydarzenia, tekst został wzbogacony o efekty dźwiękowe i dodatkowe dialogi. Prześledź tę relację od początku rozdziału pierwszego. Był w ziemi Uz pewien mąż imieniem Hiob. A mąż ten był nienaganny i prostolinijny oraz bojący się Boga i stroniący od zła. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów oraz 500 par bydła i 500 oślic. Miał także bardzo wiele służby. I mąż ten był najzamożniejszym ze wszystkich mieszkańców wschodu. A jego synowie chodzili i urządzali ucztę w domu każdego w jego dniu. Posyłali też po swoje 3 siostry, które zapraszali, aby z nimi jadły i piły. Witaj, moja siostro! Uczta już się zaczęła. Zechciej się rozgościć. Z największą przyjemnością. Lea, jak zwykle spóźniona. Zanim spoczniesz, bądź tak dobra i podaj mi mięso i wino. A do mnie, mój bracie, jak zwykle dopisuje apetyt. A gdy u każdego z nich po kolei minął dzień ucztowania, Hiob posyłał i ich uświęcał. I wstawał wczesnym rankiem i składał ofiary całopalne według liczby ich wszystkich, bo Hiob mówił: może zgrzeszyli moi synowie i przekleli Boga w swym sercu? Tak Hiob czynił zawsze. I nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga weszli, żeby stanąć przed Jehową. I również szatan wszedł pośród nich. Wtedy Jehowa rzekł do szatana: skąd przychodzisz? Wówczas szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: z wędrowania po ziemi i przechadzania się po niej. A Jehowa rzekł jeszcze do szatana: czy w swym sercu zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba, że nie ma na ziemi nikogo takiego jak on? Mąż to nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła. Szatan odpowiedział na to Jehowie, mówiąc: czyż za nic Hiob boi się Boga? Czy ty sam nie posadziłeś żywopłotu wokół niego i wokół jego domu i wokół wszystkiego, co ma dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, a jego dobytek mnoży się na ziemi. Ale dla odmiany wyciągnij proszę swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma. I zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz. Jehowa rzekł więc do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twoim ręku. Tylko przeciw niemu samemu nie wyciągaj ręki. To też szatan odszedł sprzed osoby Jehowy. I nadszedł dzień, gdy jego synowie i córki jedli oraz pili wino w domu ich brata pierworodnego. A do Hioba przyszedł posłaniec i rzekł: panie mój, mam złe wieści. Bydło właśnie orało, oślice się pasły obok niego, gdy nagle wtargnęli Sabejczycy i je zabrali, a słuch pozabijali ostrzem miecza. A ja uszedłem, tylko ja sama, aby cię powiadomić. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: panie mój, ogień Boży spadł z niebios i zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. A ja uszedłem, tylko ja sam,
aby cię powiadomić. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł. Chaldejczycy utworzyli 3 oddziały i napadli na wielbłądy i zabrali je. Sług zaś pozabijali ostrzem miecza, a ja uszedłem, tylko ja sam, aby cię powiadomić. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł. Och, panie, twoi synowie i twoje córki jedli oraz pili wino w domu swego brata, pierworodnego. A oto od strony pustkowia zerwał się silny wiatr i uderzył 4 węgły domu tak, iż ten upadł na młodych. I oni zginęli. A ja uszedłem, tylko ja sam, aby cię powiadomić. Hiob wstał i rozdarł swój płaszcz bez rękawów i ostrzygł głowę i upadłszy na ziemię, pokłonił się i rzekł. Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam wrócę. Jehowa dał i Jehowa zabrał. Niech imię Jehowy dalej będzie błogosławione. Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ani nie przypisał Bogu nic niestosownego. Potem nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga weszli, by stanąć przed Jehową. I również szatan wszedł pośród nich, by stanąć przed Jehową. Wtedy Jehowa rzekł do szatana. Skąd to przychodzisz? Wówczas szatan odpowiedział Jehowie mówiąc. Z wędrowania po ziemi i przechadzania się po niej. A Jehowa rzekł jeszcze do szatana. Czy w swym sercu zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba, że nie ma na ziemi nikogo takiego jak on? Mąż nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła. I jeszcze trzyma się mocno swej nieskazitelności, chociaż ty mnie pobudzasz przeciwko niemu, bym go pochłonął bez powodu. Lecz szatan odpowiedział Jehowie mówiąc. Skórę za skórę i wszystko, co człowiek ma, da za swą duszę. Dla odmiany wyciągnij proszę swą rękę i dotknij jego kości, jego ciała i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz. Jehowa rzekł więc do szatana. Oto jest w twoim ręku, tylko bacz na jego duszę. Toteż szatan odszedł sprzed osoby Jehowy i poraził Hioba złośliwym wrzodem od spodu stopy aż po czubek głowy. A on wziął sobie glinianą skorupę, by się nią skrobać. I siedział w popiele. Proszę, podaj mi wody. Och, Hiobie, spójrz tylko na siebie. W końcu jego żona rzekła do niego. Czy jeszcze trzymasz się mocno swej nieskazitelności? Przeklnij Boga i umrzyj. Ale on jej powiedział. Mówisz tak, jak mówi jedna z nierozumnych kobiet. Czyż mielibyśmy przyjmować od prawdziwego Boga tylko to, co dobre, a nie przyjmować również tego, co złe? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi wargami. Czy wyobraziłeś sobie, jakim ciosem musiały być dla Hioba kolejne tragiczne wieści? A jaki musiał czuć się bezradny, gdy dotknęła go odrażająca, bolesna choroba? Choć Hiob mylnie sądził, że sprawcą tych nieszczęść jest Jehowa, to jednak nie odwrócił się od niego. Ty też możesz wytrwać na drodze nieskazitelności. Nie powinniśmy zakładać, że każdą tragedię bezpośrednio powoduje szatan. Wiemy jednak, że próbuje on wykorzystać spadające na nas trudności, by odciągnąć nas od Boga.
Czy zauważyłeś, że Jehowa szczerze i życzliwie interesował się Hiobem? Nazwał go człowiekiem nienagannym i prostolinijnym, który trzyma się mocno swej nieskazitelności. Również twoja nieskazitelna postawa nie uchodzi uwagi Boga. A teraz otwórz Biblię na Księdze Daniela, rozdziale 6. Opisano tu przeżycia innego nieskazitelnego sługi Jehowy, który dochował lojalności pomimo sprzeciwu wysokich urzędników państwowych i groźby śmierci. Zapoznaj się z poruszającą relacją zawartą w 6 rozdziale Księgi Daniela, wersetach od 1 do 28. Dariusz, uznawszy to za dobre, ustanowił nad królestwem 120 satrapów, którzy mieli być nad całym królestwem. Nad nimi zaś 3 wysokich urzędników, z których jednym był Daniel, ażeby ci satrapowie zdawali im sprawę i by król nie ponosił strat. A ów Daniel wyróżniał się spośród wysokich urzędników i satrapów, jako że był w nim nadzwyczajny duch. I król zamierzał go ustanowić nad całym królestwem. A wysocy urzędnicy i satrapowie wciąż starali się znaleźć przeciw Danielowi jakiś pretekst w sprawach królestwa, lecz nie zdołali znaleźć żadnego pretekstu ani nic złego. Był on bowiem godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani nic złego. Dlatego ci krzepcy mężowie mówili: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pretekstu. No, chyba że znajdziemy coś przeciw niemu w prawie jego Boga. Toteż owi wysocy urzędnicy i satrapowie weszli gromadnie do króla i tak do niego rzekli: Dariuszu, królu, żyj przez czasy niezmierzone. Wszyscy wysocy urzędnicy królestwa, prefekci i satrapowie, wysocy urzędnicy królewscy i namiestnicy, uradzili wspólnie, aby wydano ustawę królewską i wprowadzono rozporządzenie, że każdy, kto by w ciągu 30 dni zanosił prośbę do jakiegokolwiek boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, ma zostać wrzucony do lwiej jamy. Zechciej więc, królu, wydać tę ustawę i podpisać pismo, żeby już się nie zmieniło według prawa Medów i Persów, które nie podlega unieważnieniu. Wobec tego król Dariusz podpisał pismo i rozporządzenie. A gdy tylko Daniel się dowiedział, że owo pismo zostało podpisane, wszedł do swego domu i mając okna swej izby na poddaszu otwarte w stronę Jerozolimy, 3 razy dziennie padał na kolana i się modlił i zanosił wysławiania przed obliczem swego Boga, jak to regularnie czynił poprzednio. Wówczas tamci krzepcy mężowie wpadli gromadą i zastali Daniela na tym, że przed obliczem swego Boga zanosił prośby oraz błagania o łaskę. O, jest tam przy oknie. Patrzcie wszyscy, modli się do swojego Boga. Zlekceważył rozkazy króla. Wtedy podeszli i mówili przed obliczem króla w sprawie rozporządzenia królewskiego. Czyż nie podpisałeś rozporządzenia, że każdy, kto by w ciągu 30 dni prosił o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, ma zostać wrzucony do lwiej jamy? Król odezwał się mówiąc: sprawa jest postanowiona zgodnie z prawem Medów i Persów, które nie podlega unieważnieniu. Natychmiast odrzekli, mówiąc wobec króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie liczy się z tobą, królu. Ani z rozporządzeniem, które podpisałeś. Lecz 3 razy dziennie zanosi swoją prośbę. Król zatem, skoro tylko usłyszał to słowo, był bardzo niezadowolony i postanowił w swym umyśle wyratować Daniela. I aż do zachodu słońca usiłował go ocalić. W końcu ci krzepcy mężowie weszli gromadnie do króla i mówili królowi: zważ, królu, że u Medów i Persów obowiązuje prawo, iż żadnego rozporządzenia ani ustawy wydawanych przez króla nie wolno zmienić.
Toteż król wydał rozkaz i przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Król odezwał się, mówiąc do Daniela: Twój Bóg, któremu niezachwianie służysz, ten cię wyratuje. I przyniesiono kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem oraz sygnetem swych dygnitarzy, żeby w sprawie Daniela nic się nie zmieniło. Wówczas król udał się do swego pałacu i spędził noc poszcząc, a nie przyniesiono przed niego instrumentów muzycznych i nawet odbiegł go sen. W końcu o świcie król wstał przy świetle dziennym i śpiesznie szedł ku lwiej jamie. A gdy się zbliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela. Król odezwał się i rzekł do Daniela: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu niezachwianie służysz, zdołał cię uratować od lwów? Daniel natychmiast odrzekł królowi: Królu, żyjesz po czasy niezmierzone. Mój Bóg posłał swego anioła i zamknął lwom paszczę i nie zgładziły mnie, jako że przed jego obliczem stwierdzono moją niewinność. Również wobec ciebie, królu, nie uczyniłem nic nikczemnego. Wtedy król bardzo poweselał i kazał Daniela wydobyć z jamy. I wydobyto Daniela z jamy, a nie znaleziono na nim żadnego obrażenia, gdyż zaufał swemu Bogu. A król wydał rozkaz i przyprowadzono tych krzepkich mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do lwiej jamy ich samych, ich synów oraz ich żony. A zanim dosięgli dna jamy, lwy zawładnęły nimi i zgruchotały im wszystkie kości. Wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludów, grup narodowościowych i języków, które mieszkają na całej ziemi: Niech pokój wasz się wielce pomnoży. Wychodzi ode mnie rozkaz, żeby na każdym obszarze należącym do mego królestwa ludzie drżeli i żywili bojaźń przed Bogiem Daniela. Albowiem on jest Bogiem żywym, on też trwa po czasy niezmierzone, a jego królestwo nie będzie obrócone w niwecz i panowanie jego pozostanie na zawsze. On ratuje i wyzwala, a także dokonuje znaków oraz dziwów w niebiosach i na ziemi, gdyż wyratował Daniela z łapy lwów. A temu Danielowi dobrze się wiodło w królestwie Dariusza i w królestwie Cyrusa Persa. Daniel był posłuszny Bogu nawet wtedy, gdy wiedział, że narazi się swoim przeciwnikom. A czy ty masz dość odwagi i miłości do Jehowy, by pełnić dla Niego służbę, choćby groziły ci za to cierpienia? Wzorem Daniela możesz modlić się do Jehowy, żeby dodawał ci sił. Jehowa darzył wiernego Daniela ciepłymi uczuciami. Posłany przez niego anioł nazwał proroka mężem nader miłym. Ty również możesz być nader miły w oczach Jehowy, jeśli codziennymi czynami będziesz dowodzić swojej nieskazitelności. Zarówno Hiob, jak i Daniel niezachwianie wierzyli w zmartwychwstanie. Nadzieja ta pomaga nam dziś stawiać czoła każdej próbie, ponieważ wiemy, że szatan nie jest w stanie wyrządzić nam trwałej szkody. Możesz być pewny, że jeśli zachowasz nieskazitelność wobec Jehowy, to zostaniesz przez niego nagrodzony życiem w nowym świecie, w którym znajdą się również Hiob i Daniel.